Hej ja! Ja jestem Andrusek i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Deliver Us Mars. Skończyliśmy w tym pomieszczeniu, gdzie dowiedzieliśmy się więcej na temat problemów kolonistów i lecimy dalej. Jakieś kopalnie będą albo co? Okej, znowu skok. A. Hop, hop, hop. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, ciach. Tutaj jest jakiś korytarz? Czy tu mam skoczyć? No tu możemy wejść. Tutaj chyba jest zablokowane. Szkoda, że gra nie daje więcej opcji, ale z drugiej strony niektórzy by narzekali, że się zgubią. Że za dużo. Że chcą szybko grę przejść. O? Pamiętasz, jak zawsze narzekasz, że brakuje wody na odpowiedni prysznic? Nie wspominając nic o tym, że tak przetworzona woda była już w każdym koloniście? Tak, nie mów nikomu, ale oddział 5 znalazł krater wypełniony lodem. Nie wiadomo, jak głęboko sięga, ale pierwsze odczyty są tak dobre, że pewnie zostawimy tam bazę. Niebawem wrócą twoje godzinne prysznice. Ależ mnie to uszczęśliwia. Znaleźli wodę. No to dobrze. To plus. Na pewno jest jakiś pokład lodu na Marsie gdzieś tam, ale... To wie. No i wspinaczka dalej. Ciekawe, czy wszyscy tak musieli łazić tędy, tak? No hej. Ciach. I w dół. Ciach. I w dół. Ciach. I w dół. Ciach. Ciach, ciach, ciach. Nie patrz w dół. Ciach, ciach, ciach. Jeszcze troszkę. Trzymaj się. Zawsze pamiętaj, żeby jeden trzymać. Zanim drugi puścisz. Dobra. Pod spodem. Sejwy dosyć często są w miarę, to dobrze. Do góry nie pójdziemy, do przodu raczej ciemno. I... hop! Obadamy całe to miejsce. Ciekawe, czy znajdziemy kolonistów, czy tylko ciała. Wygląda to na tragedię. Ale jej ojciec może przeżył jeszcze, albo tuż przed śmiercią napisał wiadomość. Kolejne lasery. Świetnie. Dni? To jest chyba proste raczej. Ale to? Czemu to? Będziemy musieli się pobawić tym lustrem. Widzę, że nie mogę wejść. Nie wiem czemu. MPT power reduction field. Power input reduced on contact. Supports multiple beams. Resistor. To nie jest taka już prostowa migłówka w takim razie. Albo może tak muszę zrobić. Okej, dobrze, że ten laser nas nie kaleczy. Teraz pewnie tak. A, i otwarte. O to chodziło.
Uruchom MPT. Okej, gdzie my musimy namierzyć? Chyba tam, gdzie ten kwadrat. Gdzie winda. Poszło. Teraz możemy się wrócić do windy. Ale czy mogę to otworzyć, czy muszę inną drogą? A, tędy. Dobra. Teraz możemy iść powoli w dół. Chyba. Jest i komiks. Marsman. No, prawie byśmy zginęli. Na granicy. O, o, jest. Mamy kombajn. Czas na windę. Jedziemy. Oczywiście. Nie, no i co teraz? Musimy stąd wyjść, tylko jak, co? Co zrobić? Aha, oczywiście, tutaj. No, widzę. Jeszcze raz. Kurde. Okej, kawałeczek tylko. Ale spoko. Musimy tylko trochę pod mostem przejść. I będzie dobrze. Jeszcze kawałeczek. Ta firma w pewnym sensie uczy się jeszcze tworzyć te gry, mi się wydaje. Ale całkiem dobrze im to idzie. Postęp jest. To tak jak kiedyś Uncharted 1 była słaba w sumie. Jak się patrzy na to, chociaż jak ja grałem na PS3, to... Fuh. Całe szczęście. Skryptowane to było, ale dobra. I kolejna wspinaczka. No niestety, jesteśmy na Marsie. O! Okej, dobra. Hop, hop, hop. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Jeszcze trochę. Tak, musimy trochę kombinować. Tutaj trochę jest... Okej, okay. No właśnie! Jakoś tak między... To milimetr mi się wydaje dosłownie. Okej, okay. My chcemy raczej tu, gdzie platforma chyba pójść, co? Tak. No, no nie. No nie. No kurde. Może teraz tej akcji a la Tomb Raider skokiem w bok raczej nie będę ryzykował. Wydaje mi się, że to nie jest za bardzo dopracowane, ale... Taka moja opinia. Te skały mi się podobają, aż by się kojarzyło, że to jakaś starożytność, Egipt czy coś, nie? Może jakaś obca cywilizacja, kto wie?
Nic ciekawego. O! Ale chyba musimy użyć tych platform, żeby dostać się wyżej. Dobra. Nie widzę, żeby na dole było coś do zebrania, więc po prostu będziemy skakać. Hop! O nie, no co? Ajajaj. Dobra, trochę zabawy. Ale nie jest tak źle. Dobra. No chyba tędy, co? Czy jeszcze wyżej? Już nie wiem, zaraz zobaczymy. A, dobra, już widzę, o co chodzi. Kurde, ty, nie zauważyłem, że to jest skała tam. Patrzyłem, skupiłem się raczej na tym, że mogę skoczyć jeszcze wyżej na te platformy, a tu jest... Okej, o! Czy ja muszę tych platform uniknąć, czy mogę tam... gdzieś wejść, może? Nie wiem, może spróbujemy do końca tą skałę przejść. Czekajmy. Tu troszkę, dobra. Okej. Udało się. Fajnie to wygląda z tej strony. No, ciekaw jestem, jak wydarzenia się potoczyły dalej. Dzieci koloniści się podzieli. Mamy kilka łazików. O! Powinno działać. Powinno. Rozejrzymy się, tylko podziwiamy trochę widoków. Tam jest MPT. Znowu niewidzialna ściana, ale to dobrze. Tu jest jakaś brama. Czy tu gdzieś się da wejść? Dobra, bierzemy ten łazik, mam nadzieję. Możemy? No to jedziemy. No, coś nie działa. Kathy, Tessara and Ryan. If you're getting any of this, found a rover and I'm waiting out the storm to head to the Ark. I hope to see you there. Ayla, are you okay out there? Okay. Okay, no i co teraz? Czas na płacz. Thank you.
Okej. Śnimy teraz. Koszmar. Sprawdźmy, co ten sen czy koszmar pokaże. Wait. I remember this. This was when I asked her. Earth is obviously the best planet. Just look. See? All these beautiful plants, animals. No other. Nie ma porównania na razie z Ziemią, niestety. She really cared about this planet. So what's your favorite thing? And I said Mars. Mars has nothing but rocks and dust, Cathy. No, it doesn't. It also has what? Aliens. Dobra. Lecimy dalej. Zachodu to raczej nie widzę. Tylko pył. No. How come? Because I miss. No tak. Zobaczmy co na dole. To przypomina trochę Returnal. The team is bigger than just you. I understand why you want to do it yourself. I do. I just sometimes wish that. I get it. Mom was so strong. Every time Dad left, it broke her heart. I'm sorry, but everything is right in this. Hop. I have to. It has Hop. To be right. I know. I'm so proud of you. Is Dad leaving again? Yes, for a while this time. Some new important project, like the MPT dish. Oh. Hey, he'll be back. He always comes back. Don't worry. You're taking Moon Bear snorkeling. I don't want to go snorkeling, Claire. I want. Come on! Ja nie chcę. W taką pogodę? O tej porze? Pływać? Gdzie ja mam iść? Chałupa rozwaliło. Mogę wskoczyć na dach? Wszystko w drzazgach normalnie. Co to ma być? Finished, right? And then after that, we'll never be apart again, I promise. I really am trying to do what's best for both of you. I've been away all the time, by leaving us on our own. You're not a child anymore. You're not a dad anymore. Somehow I've become a mum. Temporarily. I'll be back for both of you. You have to trust me. It's for your future. You have to make your flight if you want to get sent off on time. To mama już nie żyła i starsza siostra się nią opiekowała. Please stay with me. I don't want to lose you.
chasm leave you. I promise. No i powrót do rzeczywistości. Pobudka. Może ten łazik zadziała w końcu? No? Jee! Możemy. Dobra. Czas na jazdę po Marsie. Na razie to tylko wstawka. Rozdział 5. Marzenie. Dobre miejsce na dom. Okej, skończyliśmy. Mamy cel z przodu, mi się wydaje. Dobra. Jest już noc. Pamiętam, kiedyś w Mass Effecta grałem jedynkę pierwszy raz, to też był jakiś tam gazik. To była... Ta gra była trochę niedopracowana, ale była dobra, RPG. Zresztą cała trylogia została wydana i była chyba w PS Plus. Jak ktoś nie grał, to polecam. Mass Effect. Jedynka, dwójka, trójka. No niestety. Dla siostry, kontynuujmy misję. O, zaraz będziemy. Co my tu mamy? Jakieś kapsułki? Nie, to nie są iglosy, co? Mieszkalne? Tak wygląda jak namioty jakieś. Tylko takie namioty specjalne, marsowe, gdzie mają tlen. Dalej musimy iść pieszo. Wow. Czy to jest jakaś rakieta, którą chcieli odlecieć potem? No ma silniki, wygląda jakby mogło startować. Tu jest winda chyba. Ciekawa konstrukcja. Nie jest za szybka ta winda, ale dobra. Wszystko jest wyłączone. Jak jesteśmy w windzie, to tak jakby to był loading screen, mi się wydaje. Taki ukryty loading screen. Tak jak na przykład się przechodzi przez pewne pomieszczenia. Na przykład jak w God of War, czy tam Last of Us i tak dalej. Łazik Ares. Tutaj oni mieli całą kupę roboty, tak naprawdę. Taka mała kolonia potrzebowała więcej ludzi. Rotacja i tak dalej, jak mówiłem. Bo bez tego to ludzie nie wytrzymają psychicznie, można powiedzieć. Yeah. Hey. You can open up your visor. There's air here. The facility I passed through also still had oxygen. How is that possible? Nie ma wytłumaczenia. There's a door that you need to hook up to a stream point to go further.
I know you might not want to hear it now, but Claire was one of the greatest people I've ever met. I know how much she meant to Sarah, and I can't even... I'm so sorry. Let's just keep going. Nie da się niestety nic z tym zrobić. Przyjdzie czas na żałobę. Hej! Coś nie tak. We had a really rough landing. Flared up a road injury. I'm fine. You're not. I said I'm fine. We need to find some meds. Can you get the RP hooked up? On it. No dobra, to się bawimy w takim razie. Ciachanko? Okej. Splitter. Split one MPT into two and reduce the power output with this. Should come in handy. Musisz stanąć może tu i tu. Sprawdźmy w ogóle co i jak. Okej, to niestety nie. A może zrobimy tak, że postawię to. Okej, gdzieś możemy się udać. Zobaczmy tutaj. Moją kulkę może. Okej. No to mamy drugi stojak, świetnie. Kurde no, namęczę się na tym trochę. Tak? Pobawmy się jeszcze raz. Okej, mamy prąd. A to jest niby za dużo, tak? Tu jest dwa, a tu jest takie różowe. Otworzyliśmy te drzwi. Możemy wyjąć to. No i teraz pobawmy się tym. Okej. A może ja muszę... Może tak? O, może teraz. Nie ma różowego tam. Czy musi być różowe, czy nie musi być różowe?
Może teraz? Jeee, udało się. Czyli dwie kreski tutaj, jedna kreska tutaj. Kurde no. Tak się guzdram i się zastanawiałem, niby wszystko dobrze, a tu o to chodziło. Dobra, teraz będziemy widzieli na przyszłość. Chwila odpoczynku może dla naszej ekipy. Może. Czyli to jest cel misji, żeby znowu ratować tą biedną ziemię, która nie chce umrzeć. Say that I have. It's incredible. It is. What? What is that? Well, whatever it is, it's important enough that they simply refer to it as the engine. Coś potężnego. It's situated in the middle of the bridge too. It looks active. You think there's people up there? Only one way to find out. To zobaczymy. Jest szansa, że w tej części będzie więcej ludzi. Elevator's out. Ryan, are there any stream points on that map we can use to hook it up to the emergency power? Yes. That's good news. Well, I've got some bad news too. The only point seems to be on the top floor. Ha! Czyli tak czy siak musisz wejść, używając swoich haczyków pewnie. There's a staircase going all the way over there. But Sarah, are you able to... I guess that's a yes. Sara jest gotowa do akcji. Tym bardziej, że odniosła ranę w przeszłości. Jeszcze nie wiadomo, co jej odwali. A, są schody, no co narzekacie? Nie no, możesz trochę odpocząć do cholery. Abandoned. I don't think we should separate. That's not a good idea. We don't have a choice. Inaczej gry by nie było. Chociaż mogliby. Okay. Imzadi? Imzadi? Raczej nie usiedzi długo, coś czuję. That's not a reassuring sign. No. Ale jest i szpital. Jeśli to pomoże, w rzeczywistości pewnie trzeba by było tak zrobić. Ja też bym nie zapamiętał nazw tych leków. I know Sarah was quiet about what happened. Claire was one
She always kept me at arm's length. Do zamrażania ludzi, dobra. Dobra. Why did she come on this mission? She could have just stayed back on Earth, right? Sarah cares. A lot. Too much, even. Stopping that woman from doing her duty to save this world is nearly impossible. Right. Okej, myślę, że w tym momencie skończymy ten odcinek i będziemy kontynuować w następnym. Trochę męczyłem się z tą zagadką. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Deliver Us Mars i zapraszam na kolejne. Tutaj był Andrusek i jak zwykle do pogrania. Cześć!